Javier Milei został wybrany na nowego prezydenta Argentyny. Zdobył 56% głosów po tym, jak zaapelował do milionów Argentyńczyków, którzy mają dość niestabilności gospodarczej i ciągłych problemów w swoim kraju. Milei opisuje swoją ideologię polityczną jako libertariańską lub anarchokapitalistyczną. Co to właściwie oznacza? Dzisiaj przyjrzyjmy się tym radykalnym filozofiom. Porozmawiamy o anarchizmie, libertarianizmie i anarchokapitalizmie. Zastanowimy się nad błędnymi przekonaniami otaczającymi te idee, a także nad różnicami pomiędzy tymi ideami. Ale najpierw, kim właściwie jest Habier Milei? Habier Milei nie jest typowym kandydatem na prezydenta. Jego zwolennicy nadali mu przydomki, szalony, peruka. Jeśli zobaczysz jego zdjęcie zrozumiesz dlaczego czasami nazywa się go peruką. Włosy 53-letniego ekonomisty zostały porównane do połączenia byłego brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, w postaci Wolf Reina z Marvela i Elvisa Presleya. Praktycznie jednak na Milei wpłynęły wybory prawicowych populistów, takich jak Donald Trump, Jair Bolsonaro, Milei, jest samozwańczym libertarianinem i anarchokapitalistą. Jego główne działania obejmują radykalne cięcia wydatków publicznych w Argentynie i chce się pozbyć argentyńskiej waluty narodowej i zastąpić ją dolarem amerykańskim. Niektóre z jego innych ortodoksyjnych sugestii politycznych obejmują legalizację sprzedaży ludzkich organów, a nawet dzieci. Osobowość Milei i głośna krytyka argentyńskiego establishmentu politycznego przysporzyły mu dużej popularności. Przez całą swoją kampanię Milei odnosił ze sobą piłę łańcuchową, która symbolizowała, że po wyborze na prezydenta zamierza ciąć tak dużo, jak to tylko możliwe. Zanim dwa lata temu wszedł do polityki, Milei był regularnym gościem argentyńskich programów telewizyjnych. Zasłynął krytykowaniem argentyńskich polityków i mówieniem o problemach kraju z inflacją. Wielu ekspertów przewiduje, że rząd Milei będzie bardziej umiarkowany niż jego polityka. Jego partia kontroluje tylko niewielką liczbę miejsc w argentyńskim parlamencie. Jednak w ostatnich tygodniach napisano setki artykułów na temat Milei i jego przekonań politycznych. Jak wspomniałem wcześniej, on określa siebie jako anarchokapitalistę i libertarianina. Ale co to oznacza? Kim jest anarchokapitalista, a kim jest libertarianin? Przyjrzyjmy się tym ważnym terminom. Czym jest anarchizm? Myślę, że przed anarchokapitalizmem i libertarianizmem powinniśmy zacząć od koncepcji anarchizmu. Anarchizm, anarchia i anarchiści są być może najbardziej niezrozumiałymi ze wszystkich różnych politycznych ideologii i przekonań. Jeśli dochodzi do zamieszek, protestów publicznych, ludzie szybko mówią o anarchii. Stereotyp głosi, że anarchizm oznacza bezprawie, przemoc i chaos. Wielu ludzi zdaje się wierzyć, że anarchizm jest wiarą w świat bez zasad, w którym chaos może istnieć swobodnie. To nieprawda. Przyjrzyjmy się, co naprawdę oznacza anarchizm. Jedna z najlepszych definicji pochodzi od Piotra Kropotkina. Anarchizm jest nazwą nadaną zasadzie lub teorii życia i postępowania, zgodnie z którą społeczeństwo jest pojmowane bez rządu. Harmonia w takim społeczeństwie jest osiągana nie przez podporządkowanie się prawu lub posłuszeństwu jakiejkolwiek władzy, ale przez wolne umowy zawarte pomiędzy różnymi grupami. Terytorialnymi i zawodowymi, swobodnie ustanowione w celu produkcji i konsumpcji, a także w celu zaspokojenia nieskończonej różnorodności potrzeb i aspiracji cywilizacyjnej istoty. Innymi słowy, anarchizm wierzy w wolne społeczeństwo wolnych jednostek. Nie ma jednego wszechmocnego przywódcy ani autorytetu, który kontrolowałby ludzi. Zamiast tego społeczeństwo jest kształtowane poprzez współpracę i utrzymywanie demokracji bezpośredniej, wolności, równości i autonomii. Myślę, że użytecznym sposobem zrozumienia anarchizmu jest porównanie powszechnych stereotypów z rzeczywistą filozofią. Na przykład stereotyp anarchii jest taki, że wiąże się ona z chaosem, nieporządkiem i bezprawiem. W rzeczywistości większość anarchistów chce zastąpić hierarchię, taką jak prezydent czy rząd, ministrowie, wiceministrowie, alternatywnymi formami społeczeństwa. Nie chcą społeczeństwa bezprawia i chaosu. W rzeczywistości chcą tylko bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, w którym każdy ma równy wpływ na rządzenie. Innym stereotypem jest to, że anarchizm jest antyspołeczny. Często wiąże się to z zachowaniami antyspołecznymi, takimi jak zamieszki czy grabieże. W rzeczywistości jest odwrotnie. Anarchizm jest zasadniczo filozofią społeczną, stawia na współpracę i wzajemną pomoc. Anarchizm jest często kojarzony z radykalną myślą lewicową. Anarchiści są antykapitalistami, a socjalizm i komunizm mogą mieć powiązania z tą filozofią. Czym jest natomiast libertarianizm? Chociaż Javier Milei podziela pewne przekonania z filozofią anarchizmu, nie można go uznać za lewicowca. Zamiast tego Milei został opisany jako libertarianin. Libertarianizm i anarchizm podzielają podobne przekonania. Niektórzy ludzie opisują nawet filozofię jako dwie strony tego samego medalu. Pierwotni libertarianie byli w rzeczywistości anarchistami. Obie grupy wierzyły w wolność osobistą i swobodę. Obie grupy wierzą w ograniczoną rolę rządów. Obie grupy uważają, że interakcje powinny być dobrowolne, a nie przymusowe. Istnieją jednak dość poważne różnice między tymi dwoma filozofiami. Dziś jednak znaczenie libertarianizmu zostało na nowo zdefiniowane przez prawe skrzydła amerykańskich partii politycznych. Libertarianizm to filozofia polityczna, która kładzie nacisk na wolność jednostki, wolny rynek i ograniczony rząd. Opowiada się za maksymalną możliwą wolnością osobistą i jak najmniejszą interwencją państwa, zarówno w sprawy osobiste, jak i gospodarcze. Libertarianie przywiązują dużą wagę do wolności i autonomii jednostki. Twierdzą, że jednostki mają prawo żyć tak, jak uważają za stosowne, dokonywać własnych wyborów i robić to, co sprawia, że są szczęśliwe, bez ingerencji rządu lub innych władz. Podczas gdy anarchiści skłaniają się ku całkowitemu zniesieniu państwa, libertarianie chcą państwa minimalnego najmniejszy możliwy stan, jaki może zostać osiągnięty. W libertariańskim świecie państwo i rząd pełnią tylko minimalne kadłubkowe funkcje, takie jak ochrona praw jednostki czy utrzymywanie pewnych podstawowych praw. Libertarianie wierzą w wolnorynkowy kapitalizm i sprzeciwiają się ingerencji rządów w gospodarkę. Podczas gdy Milei jest często opisywany jako libertarianin w doniesieniach prasowych, on sam używał terminu anarchokapitalista. Kim jest zatem anarchokapitalista? Anarchokapitalizm to filozofia polityczna i teoria ekonomiczna, która opowiada się za eliminacją państwa i ustanowieniem społeczeństwa opartego na dobrowolnych interakcjach własności prywatnej i wolnorynkowym kapitalizmie. Jest to prawicowo kapitalistyczny odpowiednik anarchizmu. Anarchokapitaliści opowiadają się za społeczeństwem, w którym wszystkie usługi, w tym te tradycyjnie świadczone przez rząd, są świadczone przez prywatną, dobrowolną wymianę na rynku. Może to zabrzmieć trochę zagmatwanie, więc pozwólcie, że podam kilka przykładów. Tradycyjne społeczeństwa mają siły policyjne, opłacane przez podatników, aby zapewnić bezpieczeństwo. Anarchokapitalista mógłby argumentować za prywatnymi firmami ochraniarskimi oraz że jednostki powinny mieć możliwość wyboru lub nie ochrony tych firm. W tradycyjnym społeczeństwie, edukacja, a przynajmniej część edukacji, jest finansowana i obsługiwana przez rząd lub samorząd. Anarchokapitalista stwierdziłby, że wszelka edukacja powinna być prywatna. W tradycyjnym społeczeństwie rząd odgrywa rolę w utrzymywaniu i eksploatacji infrastruktury, takiej jak drogi, mosty, gazociągi czy wodociągi. Anarchokapitaliści sugerowaliby, że drogi i mosty powinny być własnością prywatnych firm i powinny być przez nie eksploatowane. Anarchokapitalizm, podobnie jak anarchizm, wierzy w społeczeństwo bez państwa. Państwo powinno zostać zastąpione przez prywatne rządy. Główna różnica między anarchizmem a anarchokapitalizmem polega na jego poglądach na gospodarkę. Anarchokapitalizm obejmuje kapitalizm. Anarchokapitaliści wierzą w społeczeństwo własności prywatnej i wolnorynkowy kapitalizm. Myślę, że przyjrzenie się kilku wypowiedziom Milley byłoby użyteczne. W wywiadach podczas kampanii wyborczej stwierdził, że sprzedaż ludzkich organów i dzieci to tylko inne rynki zbytu. W wywiadach nie mówił, że sprzedałby własne dzieci czy własne organy, albo że zachęci kogoś do robienia takich rzeczy. Zamiast tego powiedział, że to nie do niego, ani do rządu należy decyzja, co można, a czego nie można sprzedawać. Tak więc, podczas gdy anarchiści i anarchokapitaliści zgadzają się, że państwo powinno zostać usunięte, nie zgadzają się co do systemu ekonomicznego, który powinien je zastąpić. Czy Argentyna zatem stanie się pierwszym krajem anarchokapitalistycznym? To wszystko są radykalne ideologie polityczne, które dążą do zredukowania lub całkowitego usunięcia roli państwa. Javier Milei, nowy prezydent Argentyny, określił się jako anarchokapitalista. Czy to oznacza, że Argentyna stanie się teraz krajem anarchokapitalistycznym? Prawdopodobnie nie. Milei stawia czoła różnym wyzwaniom. Partia Milei ma ograniczoną reprezentację w Kongresie Argentyny i będzie on potrzebował wsparcia różnych frakcji politycznych, aby wdrożyć swoją politykę w życie. Z ekonomicznego punktu widzenia proponowane przez Milei reformy takie jak całkowita dolaryzacja gospodarki i zamknięcie banku centralnego stały się już nieco łagodniejsze i skupiły się na najbardziej zrównoważonych środkach kontroli inflacji. Prawdopodobnie będzie próbował dać bankowi większą niezależność zamiast całkowicie go usunąć i prawdopodobnie powstrzyma rząd przed drukowaniem nowych pieniędzy. Jedną z rzeczy, które Milei może zmienić, są stosunki międzynarodowe swojego kraju. Wiele wskazuje na to, że będzie dążył do zacieśnienia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i odsunięcia się od innych krajów Ameryki Łacińskiej i Chin. Chiny i Brazylia są obecnie bardzo ważnymi partnerami handlowymi Argentyny, ale Milei był bardzo krytyczny wobec tych dwóch krajów podczas swojej kampanii. Podczas gdy polityka Milei jest dość radykalna, borykająca się z problemami gospodarczymi Argentyna może skorzystać na, na radykalnych zmianach. To, czy Milei odniesie sukces czy nie, będzie zależało od jego zdolności przywódczych. Miesz końcowa. Dzisiaj przyjrzeliśmy się wyborowi nowego prezydenta Argentyny, Habiera Milei i omówiliśmy ideologię anarchizmu, libertarianizmu i anarchokapitalizmu. Jako samozwańczy anarchokapitalista i libertarianin Milei wysuwa radykalne ideologie na pierwszy plan argentyńskiej polityki. Czy usunie bank państwowy i zastąpi walutę argentyńskie PESO dolarem, to byłoby trudne, ale wniesie do argentyńskiego rządu radykalne spojrzenie na gospodarkę, a to po wielu latach kryzysu daje nową nadzieję dla mieszkańców Argentyny. Jabier Milei, podobnie jak John Lennon, marzy o tym, by ludzie umieli się porozumieć i stworzyć społeczeństwo pozbawione państw, policji i przymusu.